Przed tym meczem Austria nie wygrała żadnego spotkania w Mistrzostwach Europy, a dla Macedonii Północnej był to przecież debiut w turnieju rangi mistrzowskiej. Stefan Leiner strzelił swojego drugiego gola w barwach Austrii i drugiego Macedonii Północnej. Ostatnia asysta Marcela Savicera w kadrze to też mecz z Macedonią Północną. Macedonia Północna dołączyła do Finlandii jako kraj strzelający gola w debiucie swoim pierwszym strzałem na bramkę. 37 lat i 321 dni. Goran Pandev został drugim najstarszym strzelcem bramki w historii Euro. Starszy był tylko Iwica Vastić, Austriak, który strzelił nam bramkę z karnego w 2008 roku. Dla Austrii to pierwszy mecz w historii Euro, w którym strzelili więcej niż jedną bramkę. Michael Gregoritsch został strzelcem 700. bramki w historii Euro.